cześć, witajcie. Z tej strony Karolina. Zastanawiałam się, jakie zrobić te pierwsze wrażenia, czy tak jak zwykle je zrobić, czyli takie wstępne moje odczucia z korzystania tego telefonu, ale stwierdziłam, że nie, zrobię troszkę coś innego, ponieważ dużo pytań jest na temat samego OriginOS, jak ja to widzę, czy miałam problemy. Także stwierdziłam, że zrobię taki film, może komuś pomoże, mam nadzieję, że tak. Po pierwsze, sam telefon, jego menu, jego ustawienia są w języku angielskim. To jest pierwsza rzecz, o której musicie wiedzieć i myślę, że większość z Was, chociaż jeśli jest zainteresowana Vivo, to o tym wie. Sklep Play, który tutaj mamy, ja miałam już zainstalowany wcześniej. Jak ktoś oglądał mój unboxing, to o tym wie. Natomiast powiedzmy sobie, czego na 100% nie ma, czyli nie ma tak. eSIM-a, o czym wspomniałam w moim unboxingu, nie działa Android Auto, przynajmniej z tego, co wszyscy twierdzą. Ja nie mam auta, więc ciężko mi to sprawdzić. Zresztą nawet jakby mi brat pożyczył, to nie byłoby to auto, które obsługuje Android Auto. Następnie, jeśli chodzi o zegarki z Wear OS, czyli na przykład taki Galaxy Watch, tutaj może być problem, bo z tego, co wiem, jest problem z połączeniem się z tymi zegarkami. Gdzieś tam czytałam, że trzeba by zainstalować wersję to Wear OS z sklepu Play, potem wersję ze sklepu chińskiego, jakoś to synchronizować, ale wiecie, po pierwsze nie mam tego zegarka, więc ciężko mi jest to sprawdzić. A druga rzecz, o którą mnie prosiliście, to jest na przykład kwestia asystenta i nie działa wybudzanie głosem, ale jeśli klikniecie na ikonkę asystenta, opowiedz mi kawał. Nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Panie doktorze, kiedy rano wstaję, bolą mnie plecy. To proszę wstawać po południu. Dobrze jeszcze pamiętać, że przy instalowaniu asystenta, w ogóle jeśli chcecie, żeby on działał jak najbardziej poprawnie, dobrze zainstalować tą aplikację ze sklepu Play, którą teraz widzicie. Kolejna rzecz, którą się mnie ktoś pytał, to jest aplikacja mObywatel, czyli takie aplikacje, które są, można powiedzieć, bardziej wrażliwe. Ja tę aplikację zainstalowałam. Widzicie, jest ona tutaj. Przeszłam całą weryfikację profilem zaufanym i mam dostęp do mojego dowodu. Także to jak najbardziej działa. Działają też aplikacje bankowe. Mam tutaj aplikację Alior Banku. Działa Revolut. No i teraz też kwestia płatności. I tutaj jeśli chodzi o płatności, to oczywiście, jeśli zainstalujecie sobie tutaj ten portfel, to nie jest zbyt trudne. Instalujecie portfel, tak, dodajecie kartę, wszystko się dodaje. Jak widać, mi to działa, ponieważ są zarejestrowane tutaj oczywiście płatności, ale nie działało to u mnie od samego początku. A dlaczego? Po pierwsze, kwestia jest związana z powiadomieniami, do czego dojdziemy za chwilę, ale mimo wszystko, że dałam dostępy, że aplikacja działa w tle, to dalej nie mogłam się połączyć z... Nie mogłam po prostu zapłacić, tak? Jaka była tego przyczyna? Trzeba znaleźć NFC. I teraz tutaj, jak macie Tap and Pay, trzeba zmienić po prostu na Google Pay. Domyślnie była usługa NFC taka, która była tutaj dodana przez Vivo. Jak zmienicie na Google Pay, to wszystko będzie działać. Następna rzecz to jest... Przejdziemy teraz do powiadomień, bo na tym o to też się pojawia bardzo dużo pytań. Właściwie, kiedy ten telefon odpalacie, to powiadomienia praktycznie w ogóle nie przychodzą, jeśli nie wybudzicie tego telefonu, jeśli nie korzystacie z niego. Jest to związane z tym, że Vivo ma bardzo restrykcyjne te warunki bezpieczeństwa. Jeśli chcecie, żeby przychodziły Wam w czasie rzeczywistym powiadomienia, musicie wejść na nic innego jak aplikację i właściwie każdą aplikację, którą chcecie, ja to mam przede wszystkim na przykład w komunikatorach, w Gmailu i tak dalej, musicie ją ustawić, żeby dostała wszystkie dostępy. Spróbujmy na przykład na... Niech będzie na czymś, co nie jest to zrobione. Niech będzie DeepL. Po pierwsze, pause app activity if unused.
to musicie odznaczyć. Po drugie, battery life, na dół zjeżdżacie, high background power. Następna rzecz, notifications. I musicie je włączyć. Oczywiście czasami dostaniecie informację, czy włączyć powiadomienia. Tak, ale potem trzeba pomimo wszystko dalej włączyć floating notifications, następnie permissions i teraz tutaj następne auto start, i po kolei window, żeby wszystkie te, żeby te powiadomienia były cały czas w czasie rzeczywistym, tak? Jeśli nie macie tego zrobione, to prawdopodobnie aplikacje mogą wam się, powiadomienia mogą wam się nie odpalać w czasie rzeczywistym. I to jest właściwie to, co się tyczy powiadomień. Jedna rzecz, która jest dość ciekawa, to zrobiłam to wszystko w przypadku Gmaila, ale dalej nie z każdego konta, jeśli macie tych kont oczywiście więcej, bo ja mam więcej tych kontów na Gmailu, nie dostawałam powiadomień. I co trzeba było zrobić? Wchodzimy w powiadomienia i teraz, bo zobaczcie, niby to jest włączone, ale tak naprawdę do każdego maila trzeba włączyć to dodatkowo. Każdy konkretny adres e-mail musi mieć dodatkowo włączone powiadomienia, nie tylko główna aplikacja Gmail. Jeszcze to, co się tyczy powiadomień. Ja miałam taką sytuację, że na aplikacji Connect, bo tutaj ja mam Garmina i tutaj uspokajam, na Garminie wszystko śmiga, nie ma problemów kompletnie z powiadomieniami, ale kiedy ja to wszystko załączyłam, to nie miałam powiadomień. Myślę, no co jest, czemu nie ma, wszystko włączone, zegarek połączony, co się dzieje? Sposób naprawienia był bardzo prosty. Po prostu musiałam włączyć i wyłączyć zegarek. Więc jeśli coś takiego się u was stanie, to na spokojnie i po prostu starą, sprawdzoną metodą włączacie i wyłączacie zegarek i wszystko powinno wrócić do normy. Teraz kwestia jeszcze plakietek, które pojawiają się przy aplikacjach. Tutaj jest w ten sposób, że są one przy niektórych aplikacjach, przy niektórych nie są. Więc mamy home screen icon, no i widzicie, jakie aplikacje są dostępne. Jest Messenger, jest WhatsApp, ale na przykład Telegrama już nie ma, więc przy nich nie pojawiają się te plakietki. Chyba że ktoś znalazł sposób, jak to włączyć, to dajcie znać. Mi się osobiście nie udało. Kolejna rzecz. Mamy tutaj klawiaturę Vivo oraz też ja miałam od strzała klawiaturę, miałam Gboard, ale nie wszędzie. Właściwie tam, gdzie musiałam wpisywać hasła, to wszędzie pojawiała mi się klawiatura Vivo, która jest dla mnie bez, no jakaś taka nieintuicyjna. Więc bardzo mnie interesowało, jak to zmienić. I teraz, jeśli mielibyście taką samą sytuację jak ja, to wchodzicie w System Management i teraz tam jest coś takiego jak Input Method i musicie to Security odznaczyć. Wtedy wszędzie będziecie mieli klawiaturę Google'ową, tak? Sprawdźmy, czy działa pisanie głosowe. Sprawdzam, czy działa pisanie głosowe. Jak widać, zadziałało. Kolejna rzecz. Mówiłam, że na FantaJOS były możliwe tylko powiadomienia na Always On Display z czterech aplikacji. Tutaj mamy jeszcze ciekawszą sytuację, ponieważ jak wejdziemy sobie w Always On Display, to zobaczymy, że są powiadomienia tylko z trzech aplikacji. Gmail, wiadomości i telefon. Podobno da się to zrobić. Jest to troszkę bardziej skomplikowane. Ja tego nie robiłam, ponieważ powiadomienia mam u siebie na zegarku, więc nie jest to dla mnie niezbędne. Ja ten poradnik zostawię w opisie filmu, także jeśli jesteście zainteresowani, to ja ten poradnik dla was zostawię, ale ja się przyznaję, że tego nie robiłam. Następna rzecz. Vivo ma nagrywanie rozmów, które działa właściwie natywnie, znaczy po prostu działa jak jeśli je ustawicie, tak? Wchodzicie sobie w aplikację, System App Settings i tutaj macie telefon i możecie tutaj włączyć, żeby były rozmowy nagrywane automatycznie, żeby były nagrywane na przykład konkretne numery
albo nie nagrywane w ogóle. No tego w europejskiej wersji oczywiście nie ma. To, co mnie też osobiście denerwowało po wyciągnięciu tego telefonu z pudełka, to było centrum sterowania. Tutaj po wyciągnięciu było tak jak na iPhone'ie. Czyli z tej strony powiadomienia, a z tej strony całe centrum, tak? Jest prosty sposób, żeby to zmienić, a mianowicie wchodzicie sobie w System Management and Upgrade, Control Center. Teraz macie osobno powiadomienia, osobno centrum, albo możecie ustawić, że będzie wszystko łącznie. I teraz wygląda to po prostu tak. No i teraz te rzeczy, o które są pytania, to po pierwsze, ja większość aplikacji, które były dostępne chińskie na Vivo, odinstalowałam z poziomu telefonu. Ale podpięłam się też pod tą aplikację ADB App Control. Zostawię oczywiście link w opisie tego filmu, żeby odinstalować to niechciane oprogramowanie, ale właściwie okazało się, że większość tego oprogramowania miałam odinstalowane. Odinstalowałam jeszcze trochę apek systemowych, więc to działa bez problemów z tego linku z Tradic Shenzhen. Trzeba zrobić po prostu wszystko po kolei, tak jak tam jest podane. Dużo osób pyta się mnie o to sporszczenie aplikacji. Ja właściwie na początku nie myślałam, żeby to po prostu robić, ponieważ mi ten język angielski kompletnie nie przeszkadza w aplikacjach, ale stwierdziłam, że skoro o to pytacie, to zrobię. I oczywiście link do tego jest na stronie Tradic Shenzhen. Ja też go podepnę tutaj w opisie tego filmu. Pobrałam wszystko, ten program, pobrałam sterowniki ADB, robiłam wszystko zgodnie z instrukcją, a jednak cały czas dostawałam komunikat, że nie jest rozpoznany ADB. Cały czas w tym komanderze. I właściwie w pewnym momencie już naprawdę nie miałam pomysłu. Siedziałam nad tym 2 godziny, konsultowałam się też z jedną osobą, która robiła to spolszczenie i przeszło jej to gładko. I tak naprawdę zwróciłam się potem do swojego kolegi, który jest informatykiem, żeby pomógł mi to zrobić zdalnie. I okazało się, że tak jakby mój komputer nie chciał puścić tego pliku ADB.exe, tego tak by instalacyjnego, i też trzeba było wgrać ten plik po prostu z innego pakietu, z tego chyba minimal ADB, podmienić to, wpisać komendę i dopiero wtedy to załapało. Także ja nie chcę Wam mówić do końca, jak to na 100% wyszło, ponieważ on wpisywał te komendy zdalnie. W każdym bądź razie powiedział mi, że tutaj problemem był raczej mój komputer, a nie sam poradnik. I gdyby to ADB było normalnie widziane na komputerze, to by nie było najmniejszego problemu. W każdym bądź razie, jak widać, ja ten program tutaj mam. Jest on tutaj, jest ustawione. Weźmy sobie na przykład o Apple Music jest po polsku, nie wiem, no co tutaj jeszcze z takich aplikacji. Pepper jest po polsku, więc tak to działa. Nie wiem, jak będzie z tym, jak na przykład będzie kolejna aktualizacja, czy te ustawienia się w jakimś stopniu utrzymają, czy nie. Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten system się zachowuje, jak wygląda OriginOS. I teraz mogę powiedzieć, że FantageOS pod kątem ustawień, mnogości, nawet głupich, nie wiem, ikonek i tak dalej, to jest naprawdę wydmuszka. To, co oferuje nam OriginOS, to jest masa ustawień, masa funkcji, ale też trzeba pamiętać, że trochę trzeba poświęcić czasu na ustawienia tego telefonu, ale jak już ten telefon ustawicie, to naprawdę nie widzę tutaj jakichś większych problemów, większych barier, no tylko trzeba po prostu się z tym trochę pobawić. Jeśli miałabym teraz wybrać system, którego wolałabym używać, to byłby to OriginOS. Natomiast na temat samego telefonu, jak on się sprawuje, już jakieś tam wizje w mojej głowie się tworzą. Robię też dużo zdjęć, też w porównaniu do mojego X100 Pro. Także gdzie mogę, to idę z 2 telefonami, cykam zdjęcia. Myślę, że już następne pojawi się porównanie tych 2 telefonów, a na sam koniec już będzie recenzja.
Mam nadzieję, że komuś to, co tutaj powiedziałam, pomogło. Także trzymajcie się i widzimy się i słyszymy już w następnych filmach. Cześć!